widzów wideo podręcznika realizowanego w ramach Akademii Orange. Zrobimy robota małego malarza. Chciałbym Wam przedstawić, co jest potrzebne do skonstruowania takiego robota. Jak widzicie, jest tutaj sporo części rozłożonych na stole. Ja postaram się omówić, co wykorzystamy w nich, jak z tego korzystać i jakie funkcje każda część posiada. Może zaczniemy od samej elektroniki. Do tego będzie, do stworzenia płytki elektronicznej na pewno jest potrzebny projekt oraz już po wykonaniu sama płytka elektroniczna, laminat. Tutaj mam taką jedną gotową. Wygląda w ten sposób. Widzimy, nie wiem czy dokładnie widać z tej strony, z takiej odległości. Mamy tutaj ścieżki poprowadzone, które są powleczone solder maską, czyli takim specjalnym lakierem, który zabezpiecza miedź przed utlenianiem się, a pady, do których lutuje się nóżki, są odkryte, co umożliwia właśnie szybsze, łatwiejsze lutowanie. Z drugiej strony, z tego względu, że jest to płytka jednowarstwowa, do tego projektu, do tego robota wystarczy jednowarstwowa płytka. Są tutaj, nie ma tutaj ścieżek z miedzi, ale są dodane opisy, gdzie się znajduje jaki element, na przykład kondensator C3 z polaryzacją plus, która nóżka to jest plus, diody jak są spolaryzowane oraz układy scalone, tak jak tutaj L293 jest podpisany jako IC1. I to bardzo ułatwia teraz taki montaż, jeśli chcemy taką płytkę zmontować. Wystarczy wziąć dany element, który zaraz omówię, włożyć go, odwrócić płytkę, przylutować i już będziemy mieć jeden element dodany do całej płytki. Tutaj jest taki specyficzny, okrągły kształt, ponieważ miski zastosowane w robotach są również okrągłe, żeby robot się odbijał od ścian i od przeszkód. I od razu są wyfrezowane trzy otwory mocujące tą płytkę do miseczki. Teraz może omówię, co tutaj będziemy wkładać i lutować z tych elementów, to są rozłożone na stole do płytki elektronicznej. Zacznijmy może od większych układów scalonych. Jest to scalony mostek L293DNE, który właśnie został przewidziany w takiej obudowie przewlekanej. Bardzo łatwo go można tutaj włożyć i wlutować, ale zanim to zrobimy, to takie układy scalone najlepiej jest stosować w takich podstawkach. Tą podstawkę można wlutować i do podstawki wkładamy taki układ scalony. Z tego względu to jest lepsze rozwiązanie, ponieważ jeśli się uszkodzi taki scalak, można go w kilka sekund wyciągnąć, podważyć na przykład takim śrubokrętem, jak trzymam w ręku, i wyciągnąć na zewnątrz, wymienić, włożyć nowy i już jest płytka gotowa do działania. Następnymi elementami są stabilizatory. Jest to standardowy stabilizator 5V w obudowie przewlekanej 7805. Do tego mamy na pewno kondensatory, włączniki, takie bardzo malutkie, oczywiście rezystory, których tutaj na stole tak za bardzo, tutaj jest kilka rezystorów, tylko tak przykładową, oczywiście tam są o różnych rezystancjach zastosowane. Ciekawym elementem są przełączniki dip switch, które pozwalają na przełączanie między różnymi funkcjami. W tym robocie są zastosowane trzy funkcje, które omówię może później, i one zwierają lub rozwierają daną linię.
Dodatkowo w tym robocie są użyte potencjometry, różne diody LED, różnokolorowe, zielone, żółte, czerwone oraz tutaj takie bezbarwne, które mają określony kolor, który można dopiero zauważyć po załączeniu. I jednym z ważniejszych elementów są oczywiście też wtyczki, piny, które potrzebujemy, oraz tutaj diody Schottkiego. Diody Schottkiego mogą być również zastosowane diody prostownicze i piny do takich wtyczek, które przychodzą na kabel. Ja tutaj mam taki przykład. Jest na przykład silnik polutowany razem z dwużyłowym kabelkiem, takim cieniutkim, wystarczający jest do takiego robota i właśnie na taki kabelek się nakłada, zaciska się takie piny i te piny wchodzą we wtyczkę. Jak już jestem przy silniku, to mówię, że właśnie takie silniczki są zastosowane. Bardzo fajnie się sprawują. Można je tutaj właśnie w tych robotach zastosować. Bardzo fajnie one działają. Dodatkowo, oprócz tych elementów, które powiedziałem, jeszcze zastosujemy bardzo ważny element. Są to czujniki krańcowe, które będą użyte w głównej funkcji, czyli omijanie przeszkód. Jeśli taki przełącznik krańcowy tutaj tak wygląda, już z wtyczką trzypinową zarobioną, no to jeśli załączymy taką krańcówkę, przełącznik krańcowy, no to zmienia się sygnał na załączony na jednej linii, a na drugiej się wyłącza i na odwrót. Dodatkowymi dwoma funkcjami robota mały malarz jest podążanie za linią. Do tego będziemy potrzebować dwóch czujników białej linii, które składają się z fototranzystora i z fotodiody, diody nadawczej podczerwieni. Oraz do trzeciej funkcji będzie potrzebny fotorezystor, fotodioda, która będzie reagowała na światło, ponieważ trzecia funkcja to jest podążanie za światłem, tak zwany światłolub. Czyli mamy trzy zintegrowane funkcje w jednej płytce, w jednej elektronice. Teraz może powiem od strony mechanicznej, co będzie potrzebne oprócz silników, tych malutkich. Będą potrzebne mocowania, które można wykonać w zakładzie zajmującym się obróbką metalu. Jest to bardzo ważny element, ponieważ jakoś te silniki muszą się trzymać stabilnie i przymocowane być do obudowy. Do tego jeszcze będą potrzebne oczywiście koła, tak jak każdy pojazd. Będą takie felgi zastosowane, bądź nawet o mniejszej średnicy. I układ zasilania, sama bateria. Tutaj będzie zastosowany taki akumulator litowo-polimerowy. Pewnie już go widzieliście na wcześniejszych zajęciach wideo podręcznika. Ten ma akurat 1000 mAh, wystarcza na bardzo długo, także to jest serce, można powiedzieć, układu zasilającego. Teraz może jeszcze powiem, że do takiej miseczki do obudowy będzie potrzebne mocowanie markera. Tutaj go nie mam tak na luźno, ale jest to zwykła taka kawałek rurki, taka tulejka, w której jest wkręcony wkręt i nim się dociska się właśnie cały marker, który wchodzi. Ten marker, jeśli jest otworzony, jest trzecim punktem podparcia tego robota. Dwoma pozostałymi są oczywiście koła i jako trzeci punkt podparcia będzie właśnie tworzył takie linie, rysunki, szkice.
To by było na tyle z wszystkich zastosowanych części. Ja teraz przedstawię, jak wygląda skończona, polutowana płytka. To jest właśnie taka ukończona płytka, tutaj z wyprowadzonymi w ten sposób do dołu wtyczkami, trochę tak niestandardowo, ale z tego względu, że jest to płytka jednowarstwowa, tutaj nie mogliśmy jej polutować tych padów, bo ich po prostu nie ma, więc przylutowane są do padów z boku, tak widać może, i mamy wyprowadzone na akumulator jedną złączkę, dwie złączki na silniki oraz dwie złączki na przełączniki krańcowe, czyli na główną funkcję robota. I teraz może, jak już jest tutaj ta skończona płytka elektroniczna, to pokażę całego robota. Cały robot prezentuje się w ten sposób. Tu jest właśnie taka już polutowana płytka, która była trawiona w domu. Też bardzo ładnie wyszła, tak mi się przynajmniej wydaje. Od spodu tak wygląda robot. Tutaj mamy zamocowane przełączniki krańcowe, koła oraz tą tulejkę, o której wcześniej wspominałem, ze śrubką mocującą właśnie markera. No i oczywiście tam troszeczkę tam wchodzi tych kabelków jeszcze połączeniowych między silnikiem a płytką, między przełącznikami krańcowymi oraz sam akumulator litowo-polimerowy jest przymocowany tutaj w ten sposób taśmą do samej płytki, takiej aluminiowej, i na dystansach do płytki z góry trzema śrubami. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do tego robota baterie są akumulatorowe i silniki są na prąd stały. Ma silniki białej linii. Przykładnia. O, ekstra. Mostek i jeszcze ma rezystory i... A do czego rezystory służą? Do zmniejszania napięcia. No, dobrze. Tutaj widzimy otwór, który ma być pisak. W tym oto pęczbrocie są różne przedmioty, które nam pomagają ruszać i malować. Na przykład ten. To na przykład jest tranzystor, który jest jakby głównodowodzący elektroniki. Później jest rezystor, który jakby stabilizuje napięcie. To jest stabilizator, który stabilizuje różne napięcia. Tutaj są kondensatory, które bardzo pomagają w magazynowaniu różnych rzeczy. Tutaj mamy różne rzeczy, które można ustawić takimi oto przyciskami. Na przykład ten pomaga jechaniu prosto lub różnych takich. Tutaj mamy koła i silnik. Są tutaj podłączone kable, które jakby pomagają ruszać koło. Tutaj są przykładnie. Zmniejsza obroty. Nie będzie mniejsza prędkość, ale będzie większa moc. Bardzo dobrze, ekstra. Tutaj widać dwie kręcówki, czujniki, które pomagają wyczuć różne rzeczy, na przykład te do ścian. Te koła są zrobione z aluminu i niestety musieliśmy dodać taśmę, żeby się nie ściskało na powierzchni. Tutaj jest akumulator, który jest głównym źródłem energii. Młodym źródłem energii, który, uwaga, on ma gdzieś około 6 V. Tutaj można pomyśleć, że diody są
zbędna. Tak naprawdę są bardzo ważne, ponieważ pomagają dostrzegać błędy, które nie chcą, co możemy zrobić. Tutaj widzimy taką specjalną krańcówkę, która uruchamia cały system. No, może załączyć. Ja załączę. O. Rozumiem. Tutaj widać, że jest wszystko dobrze, a tutaj kiedy się koło. A pokaż jeszcze raz tak. Proszę. A tutaj widać diodę. Tylko jedno koło się kręci. Nie można. Tutaj można przełączać. Tutaj można przełączać rzeczy, które zmieniają jakby kierunek, w którym koła się ruszają. Wszystko jest zbudowane na płytce z miedzi. I na miejsce, którą sami zrobiliśmy, powinny być tutaj wąsy, ale niestety jakby były problemy techniczne. Dziękujemy za uwagę. Super.